15 lat? Tak, jak zdjęciu? Czy po prostu stare zdjęcie miałeś? Nie, nie. Jeszcze Mora się musi nagrać. Ale to trzeba przyznać, że tak zwane 7 years challenge nie żyć. Troszkę przytyło się. Troszkę się przybrałem, ale z twarzy chyba spadłem. Jak działo, ocenisz pierwszy etap lotu? Zurtki, fajny, ciemno, minęło. Szkoda, że nie dostaliśmy jakiegoś pączka, bo dzisiaj tłusty czwartek. A kanapka była... Koniec nagrywania, mulakim jesteś. Ja i zawsze to samo. Czego nie dostaliśmy? Pączka. A gruby nawet kanapki nie dostał. Nie, nie, kłam. Wszyscy dostali. Nie wiedział, jak powiedzieć, nie? Nie, wurst, wurst. Tak? No. Mineralwata było? Mineralwata? Apple juice. Słyszysz, kawa, jak to się mogło stać, że Jasiu nie dostał kanapki jako jedyny? Dostał przecież. Jak ja widziałem, jak Jasiu ją pożarł. Jak on zjadł dwie. Fabian, co tam kombinujesz? Zostawiam zegarek. I to nie swój. Zmieniasz czas na lokalny? Tak. To która jest teraz? 23.24. Czyli ponad 10 godzin w podróży. No, można tak powiedzieć. Jak minęło? Luźno czy... Ciężko, już bo się dłużyło się. Dłużyło? Dłużyło się, ale właśnie już jesteśmy. Można powiedzieć, że jak CJ w San Andreas, doczekałeś się. Od razu. Buciki są, to zagram. Tak, dokładnie. Był stresik lekki, czy nie? Kiedy? No teraz, że torba nie przyjedzie. No, lot też trochę niewygodny, ten drugi. Drugi niewygodny i długi, co? No, trochę tak niewygodny był, nie powiem. I się dłużył, ta końcówka tak. Na trochę się dłużył. Ale na miejscu. Dokładnie. I co, do spania? Nie, no trochę mnie rozprostował kości, nie powiem. Jakiś krótki spacerek na pewno. Tak jest. Także możemy pierwszy dzień zakończyć. Dokładnie, pozdro. Trzymajcie się. Bartek, gdzie dojechaliśmy? Paris de Sodre, czy coś takiego. To oznacza, że jesteśmy? Jesteśmy zaraz nad oceanem.
trzeba pracować już na 8-9, to jest minimum, bo jak staniemy niżej, to gdzieś tam może rzucić. To jest taki standard, że właśnie tu idzie, wiąże. Trzeba mu tę rękę, panowie, żebyśmy uchronili się tym podaniem tej można już powiedzieć, jeszcze przekątnej tutaj, to nie możemy pozwolić ręki sobie tego nie podnieść, tak? Dwójka zamyka i skrzydło tutaj nam pracuje, żeby albo przechwyt, albo w ręce, jakby gdzieś tam przeżył, to trzeba zamknąć skrzydło. Załóżmy, idzie ktoś do mnie na szyję, idzie do mnie prawa boka na szyję, ja idę, łapię i od razu na przykład wracam do lewej półki, gdzieś tam i do wyrzucam, nabiegam i rzucam, nie? To jest ważne, żeby złapać go za rękę, żeby on gdzieś tu nie zagrał nam przekątnej. Skrzydło Leman z małym, gdzieś tutaj stoimy 8-9 metrów, przesuwam. Co? Tak, idziemy na jedynkę. Rozciągasz mi ten, który jest na lewej połówce. Mocno rozciąga. Chyba można z pełnym przekonaniem powiedzieć, że już dzisiaj dostajemy wsparcie, chociażby na portalach społecznościowych od kibiców zespołu, że bardzo mocno trzymają za nich kciuki, a oprócz tego spodziewamy się lada chwila przylotu tych, którzy wygospodarowali troszeczkę czasu i będą tutaj już jutro na żywo kibicować drużynie. To są zespoły, które mogą rywalizować się z najlepszymi na świecie, jak równy z równym. A my, mimo tego, że jesteśmy debiutantem, w gronie tych najlepszych zespołów bijemy się właśnie jak równy z równym. Czasami brakuje może troszeczkę szczęścia, może odrobinę umiejętności, ale nigdy nie brakuje tego serca i to jest nasza siła. Bez względu na to, kto stoi po drugiej stronie, zawsze nasz zespół wychodzi z podniesioną głową i walczy do ostatniej minuty. I już niejednokrotnie udowodniliśmy, że mimo tego, że na papierze można by było wskazać zwycięzcę jako tą drużynę przeciwną, to z takiego pojedynku to właśnie Gwardia wychodziła zwycięska. Co mały mówisz? To jest ta sama hala czy nie? Ta sama, ale parkiet był lepszy ostatnio. To może do jutra zmienią? Oby. Zobaczymy. To jakie wspomnienia z tą halą? Spoko, no. Fajny mecz zagraliśmy. No cztery bramki, tak? Cztery bramki w plecu byliśmy, byliśmy pan zadowoleni z tego meczu. No tym bardziej byliście zadowoleni po dwóch meczu. Tak. Już było takie zderzenie się z rzeczywistością, zobaczenie, że taki diabeł straszny. Także mam nadzieję, że tak samo będziemy walczyć i tak samo diabeł nie będzie straszny, nie? Panie Zieniewicz, potwierdza pan? Jest jakaś stawka tej gry, czy nie? Dobra, Tomek! Jak ocenisz poziom tego pana? Patrz teraz. Nie chodzi o to, żeby uderzyć silnie. Tylko celnie. Dobra, no. Gwardia! Thank you.
po trzech meczach. Niestety jeszcze nie udało nam się zwyciężyć w żadnym z nich. Aczkolwiek mieliśmy swoje szanse w każdym z tych meczów. Myślę, że wczorajszy mecz z Benficą był najtrudniejszy. Ale gdzieś cieszę się z tego, że zespół pokazał charakter i tak naprawdę do 50 minuty każdy mógł wygrać to spotkanie. Może zabrakło nam trochę doświadczenia, zimnej głowy w niektórych sytuacjach. Zbieramy cenne doświadczenie, cenną naukę, która mam nadzieję, że jeszcze w tym sezonie okaże się owocna. W pierwszym meczu z Melsungen widać było, że byliśmy strasznie przestraszeni. Gdzieś w pierwszej połowie ta trema nas chyba zjadła. Później jak zaczęliśmy grać i przestaliśmy myśleć o tym, gdzie jesteśmy i co robimy, to naprawdę to fajnie wyglądało. Drugi mecz z Silkeborgiem u siebie. Przespaliśmy totalnie pierwszą połowę, w drugiej połowie szaleńcza pogoń i pod koniec meczu mieliśmy swoje szanse, aby wyjść na prowadzenie. Zabrakło nam skuteczności, a wczoraj wyszliśmy dobrze w mecz. Byliśmy cały czas w tym meczu, nie daliśmy odskoczyć sobie na więcej niż jedną bądź dwie bramki do tej 50 minuty. Myślę, że było najciężej, bo ten zespół tak naprawdę Benfica przewodzi w naszej grupie i ograł zarówno Silkeborg i Melsungen i stał się murowanym faworytem, kandydatem tego, żeby wyjść z tej grupy. I widzieliśmy też na wideo, że drużyna z Benfiki poczyniła ogromne postępy, tak samo jak cała piłka ręczna w Portugalii. Grają tutaj naprawdę uznani zawodnicy i wielcy zawodnicy przede wszystkim. Sam po sobie mogę powiedzieć, że fizycznie to był najcięższy mecz. Ci zawodnicy tam nie dość, że byli bardzo rośli, to też byli bardzo silni, tak, ale no taka jest piłka ręczna, no teraz i techniczna i bardzo siłowa. My gdzieś bazujemy na szybkości i może na technice, gdzieś tej siły nam na pewno troszeczkę brakuje i myślę, że to wczoraj było widać, tak, że czasami brakowało jakiegoś takiego silnego rzutu z drugiej linii. My gdzieś graliśmy akcje kombinacyjne, żeby po prostu uzyskać otwartą drogę do bramki. Wychodziło to do pewnego momentu, ale tak jak mówię, no gdzieś kosztowało nas to bardzo dużo sił i po prostu gdzieś ten wynik w końcówce odjechał przez jakieś, nie wiem, 2-3 może proste błędy z naszej strony. Ale tak jak już wspominałem, zbieramy cenne doświadczenia i oby te doświadczenie zaprocentowało. Myślę, że atmosfera z tych meczów, które graliśmy, zdecydowanie była najlepsza u nas i za to jestem wdzięczny, że mogę uczestniczyć w takich wydarzeniach w Opolu, bo gdzieś sobie zjednaliśmy kibiców, którzy przychodzą, nas wspierają i naprawdę są tym naszym 8 zawodnikiem. Jeśli chodzi o Benfica, że to marka, zgadzam się, ale myślę, że każdy patrzy na Benfica przez pryzmat piłki nożnej. Benfica jest to klub wielosekcyjny i myślę, że na tą piłkę ręczną, myślę, że dla Portugalczyków my nie jesteśmy jakimś takim topowym zespołem, żeby tłumy się gromadziły na trybunach. Zresztą to było widać wczoraj. Bardzo mało ludzi jak na taki mecz. Myślę, że pora meczu była dobra. Nie wiem, może wybrali jakieś inne zajęcia kibice, niemniej szkoda, ale mam nadzieję, że Benfica Lizbona zobaczy, jak może być przyjemnie na meczach w Okrągłaku. Jeśli chodzi o samą Lizbonę, no to my przyjechaliśmy tak naprawdę do pracy. Tutaj nikt nie wychodził, nie szwędzał się gdzieś tam po mieście. Wczoraj było tylko troszeczkę czasu, żeby się gdzieś przejść, coś zobaczyć. Przyjechaliśmy, mieliśmy swój cel, mieliśmy swoje zadania, które chcieliśmy wykonać. Wykonaliśmy je w jakimś stopniu i teraz wracamy do Opola. Musimy się zregenerować, bo na pewno ta podróż będzie się za nami ciągnęła kilka dni. Zobaczymy teraz to. Zespół z Lizbony będzie miał długą podróż do Opola i zobaczymy, jak oni to zniosą.